Dzień dobry, witam serdecznie na spotkaniu autorskim dla dzieci zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Ogromnie się cieszę, że jesteście z nami. Chciałam Wam przedstawić wyjątkowego gościa, który zabierze nas w podróż do cudownego, bajkowego świata. Jest nim pani Wioletta Piasecka. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkie dzieci, witam panie nauczycielki, witam Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach i bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja też witam. Witam wszystkie dzieci z przedszkola samorządowego nr 39 w Kielcach. I panią też witam, i wszystkie panie też witam, i pana operatora kamery też witam. Pani Wioletta Piasecka jest autorką ponad 20 książek dla dzieci, pisze również książki dla dorosłych, scenariusze, teksty piosenek, a także słuchowiska radiowe. Chciałam również powitać gorąco dzieci z przedszkola samorządowego nr 39, które będą brały udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. I już chwileczkę połączymy się z naszymi dzieciakami. Dzień dobry! Dzień dobry, dzieci! A teraz już przekazuję głos pani Wioletcie. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, dzieci. Dziękuję za tak wspaniałe powitanie. Słuchajcie, jestem pisarką. Tak jak tutaj mówiła wam pani z biblioteki, piszę książki, scenariusze teatralne, piosenki, ale pozwólcie, że dzisiaj przywita się z wami mój kabarecik pluszakowy, bo już tu mnie piesek szturcha noskiem, że on chce wystąpić, bo on jest wielką gwiazdą. Nie mogę go utrzymać. Tak, ja pierwszy występuję, bo ja zawsze witam dzieci i ja występuję. I słuchajcie, ja jestem z takiej książki. Pani pisarko, czy może pani pokazać, z jakiej ja jestem książki? Tak, kochanie, już pokazuję, z jakiej ty jesteś książki. Ja jestem nawet w dwóch książkach, bo już mnie dwa razy wydawali. Pierwsza książka to była Krówka Modnisia, o właśnie, to jest ta Krówka Modnisia, a druga książka to była A gdzie kurka? I ja tu występuję. Pozwól, kochanie, że jeszcze pokażemy ilustracje. O, to są właśnie takie ilustracje ze mną, to jestem ja i moja mama, ale odsuń się trochę. Tak, już się odsuwam trochę. Ładne ilustracje, prawda? Słuchajcie, ale piesek jest tak niecierpliwy, on się bardzo denerwuje, więc musi najpierw wystąpić, a potem opowiemy sobie bajkę. Tak, to ja już się przygotowuję do występu. Słuchajcie, to teraz dla was wierszyk Psiaczek Wędrowniczek. Mały, wesoły piesek uciekł od mamusi. Jak twierdził, świat cały zwiedzić wreszcie muszę. Jego wygodna psiabudka, gdzie u swojej mamusi uf, 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 miał swą miseczkę. Dziś rana wydała mi się nudnawa troszeczkę. Pobiegł więc czym prędzej na leśną polankę. biegnę sobie, bo myślę, że tam spotkam moją koleżankę. Ale o tej porze krówki jeszcze nie było. Co jak się domyślacie? Troszeczkę mnie to zmartwiło. Ale cóż, powiedział sobie. Sam pobiegnę dalej. Muszę przecież zwiedzić wszystkie obce kraje. Ale co to? Słoneczko za chmurkę się schowało. Z wielkim hukiem. Się zerwał. Zajaśniała błyskawica. Tak, utonęła w deszczu cała okolica. Na ucieczkę to była pogoda pechowa. I gdzie on teraz biedny przed burzą się schowa? Ale przypomniał sobie. Za ścianą oborki wygodne mają kornik, 32 kurki.
pobiegł tam czym prędzej, mokry, przestraszony, lecz tuż przed nim stanął kogut rozzłoszczony i nim zdążył piesek cokolwiek powiedzieć, kogut zapiał. Tylko kurki mogą tutaj siedzieć. Podwinął pies ogonek. Zalśniła wokół łezka. Ale przypomniał sobie. Przecież prosiaczek tu niedaleko mieszka. Ja cię przyjąć doprawdy nie mogę, bo tuż przed deszczem wymyłem podłogę. Już chciał płakać piesek. Lecz zobaczył. Ciekawe, czy zgadniecie kogo? Kotka! Grzecznie spytał kotka. Czy mogę tu zostać? Powiem ci, jak to było między nami? Kotki? Nie bardzo lubią się z pieskami. Poszedł więc sobie piesek, bo tak wypadało, a wokół niego czarne niebo brzmiało. Ale przypomniał sobie, czy mi uwierzycie? Najmniejszą w świecie. Pomyślał o zupce, o miseczce mleczka. Ojej, moja mamusia już tu na mnie czeka. A mama czekała, bardzo nim zmartwiona, ale gdy tylko przebiegł, wzięła go w ramiona. No, bo sami powiedzcie, no komu jak komu, ale takim piaseczkom najlepiej jest w domu. Hał. Brawo szczeniaczku, brawo, to jest taki mały szczeniaczek, psiaczek, wędrowniczek, on często ucieka, ale teraz odpocznij sobie, połóż się troszeczkę tutaj na poduszeczkę, a ja, słuchajcie, opowiem dzieciom jakąś fajną historię. Dobrze, będziesz grzeczny? Będę, jeszcze tu wrócę. Dobrze, jeszcze tu wrócisz, kochanie, a teraz połóż się i zaśnij. Mam nadzieję, że Wam się wierszyk podobał. Słuchajcie, ja bardzo lubię wierszyki i do wierszyków jeszcze wrócimy, dlatego że stworzyłam dla Was cały szereg książeczek z wierszykami, a ponieważ teraz mieszkam w takim specyficznym miejscu, te wierszyki są właśnie o lesie. Ale o tym właśnie, moi drodzy, bo teraz się przywitam z Wami historią. Kiedy przyjdzie mi dobry pomysł, siadam sobie. Kiedyś siadałam w mojej małej kuchni, a teraz w pisarskim pokoju. Tutaj właśnie mam taką bibliotekę i tam biureczka stoją. Słuchajcie, dwa takie złączone biurka, bo lubię mieć duży blat do pisania. Za oknem pięknie śpiewają mi ptaki, a ja siedzę i wymyślam dla Was bajkę albo i książkę dla Waszych rodziców. I jedną z takich historii jest bajka o misiu. Bajka o misiu, która mi się po prostu przyśniła. Zobaczcie, jak pięknie jest wydana bajka o misiu. Miś, który stał w niezwykłym miejscu. To jest miś ze sklepu z zabawkami. Posłuchajcie, usiądźcie sobie teraz wygodnie, a ja Wam opowiem bajkę. Może nie całą, bo chciałabym, żebyście po skończonej bajce przyszli do biblioteki i ją wypożyczyli. Ale zobaczymy. Uwaga. Dawno, dawno temu tak zaczynają się bajki. A kiedy tak się zaczynają, wszystkie dzieci na całym świecie myślą, że działo się to nie wiadomo gdzie, że działo się to nie wiadomo jak dawno i czy w ogóle to się zdarzyło. A przecież bajki wcale nie dzieją się dawno temu. One dzieją się wczoraj, przedwczoraj, przedprzedwczoraj, a bajkę, którą dla Was piszę, no przecież musiała zdarzyć się dzisiaj. A było to, ojej, zapomniałam, gdzie to było. Kto może mi podpowiedzieć, gdzie zdarzają się bajki? Miałem spać, ale powiem, może w przedszkolu? Słuchajcie, w przedszkolu pewnie zdarzają się bajki, ale moja się w przedszkolu nie zdarzyła. No to gdzie one mogą się zdarzyć? No może w lesie?
W lesie też zdarzają się bajki, prawda? Ale moja się, przynajmniej ta, w lesie nie zdarzyła. No to gdzie one się zdarzają? Gdzie? Jakaś może podpowiedź? Są tam zabawki. Są tam zabawki w przedszkolu, nie? Gdzie są zabawki? W pokoju dziecięcym! Nie, moja się w pokoju dziecięcym nie zdarzyła. Gdzie? Nie, wiem, już wiem. Ja mam zabawki w moim psim posłanku. Tak, ale moja się w psim posłanku nie zdarzyła. Gdzie jeszcze są zabawki? W sklepie są zabawki. Tak, brawo, piąteczka. Moja bajka zdarzyła się w sklepie z zabawkami. Zobaczcie, w takim sklepie z taką wielką, kolorową wystawą, na której stało tysiące zabawek. A co tam było? Ojejku, co tam jest w tym sklepie? Słuchajcie, co tam jest? Zaraz powiemy o tym, co jest w sklepie. Co tam widzisz, kochanie? Wędrowniczku, co tam widzisz? Tam jest tak. Latawiec jest. Piłka jest, samochód jest, pudełeczka są z klockami i są jeszcze, gitara jest wisząca, piłka, misiu jest. Tak, słuchajcie, w takim wielkim sklepie z taką wielką wystawą, zobaczcie, zabrakło miejsca dla misia z mojej bajki. Wszystkie zabawki mówiły misiowi, że on nie może stać na wystawie, bo jest wielki i zakurzony. Ale miś w to nie wierzył. On uważał, że jest piękny. Prawda, że jest piękny? Oj, prawda! Oczywiście, że jest piękny, słuchajcie. Chciał zostać kupiony, bo wszystkie zabawki, które stały w sklepie, opowiadały, że pewnego dnia przyjdzie do sklepu ktoś, może jakaś mała dziewczynka albo chłopczyk, może z rodzicami, a może z babcią, a może z dziadkiem i kupi tę zabawkę i zabierze ją, no właśnie, gdzie ona ją zabierze? One mówiły, że do jakiegoś przytulnego, miłego domku. W tym domku, słuchajcie, w takim domku, gdzie może jest ogień na kominku, a może w tym domku jest ciepłe łóżeczko, a może w tym domku jest ciepła kołderka, a może jest tam, ja miałam taki stary domek, słuchajcie, w moim sercu, taki stary domek i ja o tym domku pisałam tę książkę, że tam był taki stary piec i taki czajnik, słuchajcie, wielki, jak się gotowała woda, to aż pokrywka podskakiwała. Ten dom nie miał, słuchajcie, nie miał toalety, szło się siusiu za stodołę w tym starym domu. Ale ja ten dom kochałam, bo to był dom mojej babci ukochanej. I słuchajcie, jak przyjeżdżałam do babci na wakacje albo na ferie zimowe, to babcia już na drogę wychodziła kilometr od domu, żeby nas przywitać. Wszystkie swoje wnusie tak bardzo nas kochała, a my ją. To była najlepsza babcia na świecie, babcia Anielka, ja wiem. Bo pani Wioletka opowiadała już o niej i ja ją też kocham, chociaż jej nie widziałem. Tak, to było już bardzo dawno temu. Słuchajcie, i ja ten dom opisałam w książce. I właśnie taka zabawka, która stała w sklepie, a szczególnie nasz kochany miś, marzył o takim domeczku. Ale czas mijał i mijał i mijał. A misio jak stał w sklepie, tak stał. Nawet zaczął się niecierpliwić, że go nikt nie kupuje, ale po chwili się uspokajał, bo wierzył, że za chwilę zjawi się w sklepie chłopiec albo dziewczynka i kupi takiego misia. No bo przecież misie są po to, żeby je kochano i przytulano. Aż w któryś poniedziałek pod sklep podjechało wielkie auto. Było takie duże, że zasłoniło całą szybę wystawową. Misio wstał w sklepie już bardzo długo, ale takiego auta to on jeszcze nie widział. A taki stary, śmieszny, drewniany bąk, zaraz wam go pokażę, to aż sturlał się z półki. O, tu jest ten bąk. Jest, widać go, tak? To aż sturlał się z półki. Taki był ciekawy, kto to przyjechał. A po chwili do sklepu weszli dwaj panowie i spytali panią ekspedientkę. Proszę pani, którą dzisiaj zabieramy? A pani powiedziała, tego i tamtego misia w kącie. Tamtego? Tak, tamtego.
tamtego. Słuchajcie, panowie wzięli wszystkie wskazane przez panią zabawki i zamknęli w wielkiej skrzyni w samochodzie. A mi się powiedział, wreszcie się doczekałem. Ja też jadę dzisiaj do tego milutkiego, cieplutkiego domku, o którym tyle opowiadały inne zabawki. A dziecko, które tam na mnie czeka, to dziewczynka, bo przecież wszyscy wiemy, że dziewczynki są od chłopców troszkę grzeczniejsze. Wcale nie. Pamiętasz, jak była Anielka u nas w sobotę? Pamiętasz, jak rozrabiała? Pamiętam, jak Anielka rozrabiała. Tak, a pamiętasz, jak był jakiś tam chłopiec u nas i on też rozrabiał? No tak, to chłopcy i dziewczynki tak samo czasami rozrabiają. Wszystkie dzieci czasami rozrabiają, a czasami są grzeczne. I pieski tak samo. Tak? Czasami i dziewczynki rozrabiają? Ale częściej są grzeczne. No dobrze, nie będziemy, słuchajcie, roztrząsać tego tematu. Powiem wam tylko, że misio marząc zasnął. Samochód trząsł niemiłosiernie, a on marzył o tym swoim ciepłym domeczku. Aż w końcu auto z impetem zatrzymało się. Coś, słuchajcie, zazgrzytało, zaskrzypiało i zabawki zostały wyrzucone z samochodu. O, to smutny misio rozejrzał się i krzyknął, a gdzie są domy? Gdzie jest chłopiec albo dziewczynka, które tutaj na mnie miało czekać? Na to stary bąk powiedział, uspokój się, misiu. Nikt na ciebie nie czeka. Jesteśmy tylko starymi zabawkami. Ale czy na pewno? Nie, to niemożliwe. Misie są po to, żeby je kochano i przytulano. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta bajka się skończyła. Słuchajcie, nie, no wszystkie bajki dla dzieci muszą się dobrze kończyć. Ale gdzie misio trafił? Kogo spotkał, słuchajcie? Czy to był chłopiec, czy dziewczynka? Czy spełniło się jego marzenie? Czy trafił do tego cieplutkiego domku? Czy, słuchajcie, co mu się tam przydarzyło? Co się stało z drewnianym bąkiem? Co to była za laleczka, która była z nimi? Ja wam tego nie opowiem już dzisiaj. Będziecie musieli dowiedzieć się sami. Pani zaprosiła mnie tutaj na pewno po to, żebyście przyszli do biblioteki i wypożyczali książeczki. A bajka o misiu jest dostępna w bibliotekach. Nawet można ją kupić na Poczcie Polskiej. Więc słuchajcie, jak najbardziej zapraszam was i do biblioteki, i do księgarni. Czytajcie, słuchajcie. A jak nie będziecie mogli dostać, to słuchajcie. Na mojej stronie nie ma głosu. I będzie można sobie, słuchajcie, za darmo wydrukować i przeczytać, co tam się dalej zdarzyło. Uwaga, moi drodzy! Tyle o misiu, więcej o misiu nie opowiem. Natomiast dostałam bardzo dużo pytań od dzieci i ja bym chciała te pytania wasze tutaj zobaczyć i was, kto zadawał pytanie, i słuchajcie, i móc na nie odpowiedzieć. Zaczynamy, proszę pani? Oczywiście, już zaczynamy. Dzieciaki z grupy Biedronek przygotowały pytania i posłuchajmy, czego chciały się dowiedzieć. Jak długo jest pani pisarką? To chyba pytał Marcelek. Nie, przepraszam, jak długo jestem pisarzem? Czekajcie, ja to sobie spisałam. Kamilek pytał. Tak, Kamilek to czytał. Kamilku, jak długo jestem pisarką? Jestem pisarką już od bardzo dawna. Piszę książki od 20 lat, ale tak naprawdę nie czułam się pisarką. Dopiero kiedy moje książeczki trafiły do bibliotek i biblioteki zaczęły mnie zapraszać na spotkanie autorskie z czytelnikami i miałam taki żywy kontakt z czytelnikiem, tak jak z wami dzisiaj, zadajecie mi pytania, widzę was. Dzisiaj jeszcze jesteśmy w pandemii, już się na szczęście kończy, ale przed pandemią spotykałam się z wami w bibliotekach, widziałam, mogłam uścisnąć wasze rączki i wtedy, no to jakieś 10 lat temu, poczułam się naprawdę pisarką. Od 10 lat. Kolejne pytanie zada Liliana. Tak. Już. Ile książek pani napisała?
Ojej, bardzo dużo, bardzo dużo, Lilianko. Ja słuchaj, nawet nie zliczę chyba. Pani tu mówiła, że 20 książek dla dzieci i 3 dla dorosłych, czyli 23 książki, ale oprócz tego jeszcze prawie 40 scenariuszy teatralnych, 57 piosenek. Kiedyś liczyłam, zresztą na encyklopedii jest to napisane, w encyklopedii, to jeszcze słuchowiska radiowe, adaptacje sztuk teatralnych, bardzo dużo rzeczy, no niezliczenie dużo rzeczy. Ona ciągle tylko, ta pani pisarka pisze i pisze i ciągle tylko pisze. To prawda, teraz też piszę książkę dla dorosłych, a już mam zamówienia na 5 książek dla dzieci. Teraz oddajmy głos Marcelkowi. Jak długo pisze pani książkę? Marcelku, zależy którą. Już ci pokazuję i dzieciom wszystkim też. Są takie książki długie i krótkie. I na przykład taką długą książkę o panu Andersenie, oto jest ta książka, zobacz, taka, zobaczcie, taka duża, wielka, ma piękne ilustracje, zaraz pokażę. 5 lat zbierałam informacje, zanim tę książkę napisałam, bo w tej książce wszystko jest prawdziwe. Na pewno czytaliście bajkę, słuchaliście bajki Królowa Śniegu. W tej bajce Królowa Śniegu jest Kaj i Gerda. Mieszkają w bardzo małych domkach. Jakby dziecko chciało dotknąć dachu, to nie musiałoby wspinać się nawet na palce, bo to były takie maleńkie domeczki daleko stąd w Danii. Wiecie, że te domki są prawdziwe. Te domki były tak niskie, że mama Kaja umieściła skrzynkę ze szczypiorkiem i z pietruszką na dachu domu. Ale naprawdę nie był to dom Kaja, to był dom pana Andersena. On opisał w bajce swój prawdziwy domeczek. Wyobraźcie sobie, żeby podlać tę skrzyneczkę, trzeba było przejść przez okno w kuchni i wejść na dach. Gdy pojedziecie dzisiaj na wakacje do Danii, dzisiaj mówię w tych czasach już nowych, na wakacje do Danii albo tam z wizytą, wybierzcie się do Odense, do małej miejscowości, w której przyszedł na świat pan Andersen, i jeżeli nie będzie dużo ludzi, nie będzie tłumów, to pracownicy muzeum, bo jego domek jest teraz muzeum, dadzą wam spróbować tego szczypiorka i tej pietruszki, która rośnie w tej skrzyneczce na dachu. Oczywiście dzisiaj sadzą pracownicy muzeum, ale kiedyś zasiała to mama Hansa Christiana Andersena. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Tutaj jest bajka, na pewno ją znacie, tu jest odpowiedź na tę bajkę, Dziewczynka z zapałkami. Dziewczynka z zapałkami, bardzo smutna bajka, ale tym bardziej smutna, że prawdziwa. Andersen znał tę dziewczynkę, a ona nie sprzedawała zapałek, sprzedawała polne kwiatki. Kim była dziewczynka z zapałkami, dowiecie się w bajce o Andersenie. Jeszcze pokażę wam jedną ciekawą książkę. Pisałam ją krócej, chociaż ona jest o bardzo ważnym dla nas człowieku. Jest o takim chłopcu, wszyscy o nim słyszeliście, już pokazuję. Słuchajcie, jest o Karolu Wojtyle, o małym Lolku, zanim został papieżem. Słuchajcie, Lolek, tak jak wszyscy mali chłopcy, marzył oczywiście nie o tym, by być papieżem czy nawet księdzem, marzył, by grać w piłkę nożną, by być bramkarzem, i miał pseudonim Martyna. Chłopcy na niego wołali Martyna, nie dlatego, że grał jak dziewczynka, tylko dlatego, że kiedyś, przed wojną jeszcze, taki był sławny piłkarz polski Henryk Martyna i słuchajcie, nie wpuszczał żadnego gola i tak bronił też mały Lolek i chłopcy dali mu pseudonim Martyna. Jest jeszcze taka gruba książka, duża, którą pisałam bardzo długo, Ignaś, o chłopcu, który miał tylko 2 marzenia. Chciał być kimś, ale drugie, słuchajcie, marzenie, nikt o tym nie marzy, chciał zrobić coś dla Polski. I Faustynka, też długa opowieść o dziewczynce, która chciała uczyć dzieci języka polskiego, kiedy było to surowo zabronione. Te książki pisałam bardzo długo. Te książki, króciutkie, słuchajcie, z wierszykami, to zazwyczaj pisałam w kilka godzin. I bardzo lubię tę książeczkę z wierszykiem Jerzyk. Na koniec wam troszeczkę tych wierszyków przeczytam. A jak już mówię o piłce, zaraz wrócimy do pytań, to słuchajcie,
Dzisiaj jest mecz Polska-Islandia o godzinie 18, a ja napisałam książkę o piłce nożnej. Pisałam ją dość długo. Dlaczego? Dlatego, że wszystko w książce jest prawdziwe, są ciekawostki o różnych piłkarzach. Naprawdę jest o takim małym bramkarzu, który chciał stworzyć drużynę marzeń, wygrywać wszystkie mecze, ale prawie wszystkie przegrywał. Ale na końcu książki, zobaczcie, są zagadki piłkarskie. Są zagadki o najsławniejszych piłkarzach i Polski, i świata. Jedną wam przeczytam. Jego kariera to piękne marzenie. W Bundeslidze strzelił goli za trzęsienie, bo 5 goli w 9 minut walnąć w siatę, tylko jeden piłkarz mógł dać temu radę. Oczywiście był to... Każdy wie, to był Robert Lewandowski. Tak, to był Robert Lewandowski, ale dzieci tak pokochały tę książkę piłkarską, że słuchajcie, zażądały od wydawcy i ode mnie, żeby powstała druga część. I oto jest druga część książki, ukazała się przed pandemią. Słuchajcie, są tu już zagadki trudniejsze, nie będziemy ich dzisiaj czytać. Możecie przyjść do biblioteki, wypożyczyć, możecie również, słuchajcie, się zaopatrzyć. Książka jest w każdej księgarni, także miłego czytania, a dzisiaj szczególnie, bo jest dzisiaj mecz. Oczywiście trzymamy kciuki za kogo? Za biało-czerwonych. Kto teraz pyta? A teraz posłuchamy pytania od Zosi. Gdzie pisałam książki? Zosiu, dziękuję ci za to pytanie. Książki powstawały do niedawna w mojej małżeństwie. Mieszkałam w dość dużym mieście, w Elblągu. Mieszkałam... Nie. A to już Aronek się włączył? Dobrze. Słuchajcie, mieszkałam, Zosiu, w takim dużym mieście, w bloku na 8. piętrze. W mojej małej kuchni powstawały bajki. Ale niedawno, rok temu, przeprowadziłam się do Leśniczówki. Mieszkam w lesie. Słuchajcie, naokoło mnie jest las. Mieszkam na takiej pięknej polanie. Prowadzę taki fanpage. Jak się spotkanie skończy, będziecie mogli sobie obejrzeć. Może pani wam pokaże. Leśniczówka Baranówka. I pokazuję wam piękne rośliny, zwierzęta oraz jak sobie radzę w lesie. Tutaj obok mnie czasami, mam nadzieję, że nie słychać hałasów, ale obok mnie jest kancelaria leśniczego, czyli mojego męża, i tam przychodzą różni ludzie, interesanci, i nawet teraz są, bo słyszę ich rozmowę. Mam nadzieję, że u was nie słychać. Natomiast jesteśmy tutaj w pokoju pisarskim i tu w moim pokoju pisarskim, on jest bardzo duży. Słuchajcie, ma prawie 30 metrów mój pokój pisarski. I tu właśnie tworzę książki i bardzo dobrze mi się pisze, a czasami jak jest ciepło, na przykład wczoraj, wychodzę sobie na świeże powietrze, mam taki czerwony parasol, dość duży, bo jest bardzo dużo słońca tutaj, i pod tym parasolem, słuchajcie, na świeżym powietrzu, na takiej leżaneczce, taka kanapa jest przed domem, piszę sobie książki, a obok mnie leży mój piesek Kokusia. Jeszcze wam coś pokażę z lasem. Piękna książka, akurat teraz się dzieje, wiosną. Powstała tutaj książka już dość dawno, jeszcze wtedy nawet nie wiedziałam, że zamieszkam w lesie. Mała cyganeczka. Słuchajcie, mała cyganeczka, tutaj dziewczynka opowiada, a to opowiadał mi wtedy jeszcze mój mąż, który oczywiście od lat już pracował w lesie, a ja do lasu rzadko przyjeżdżałam wtedy. I słuchajcie, mąż mi opowiadał o różnych ciekawostkach i ja wam te ciekawostki przekazałam w tej książce. Czy wiecie, że w lesie każdy ptaszek śpiewa o określonej godzinie, można sobie nastawić zegarek, bo o 3 nad ranem, równiutko o 3 nad ranem, zaczyna śpiewać drozd. Wyobraźcie sobie, że o 3:15 zaczyna śpiewać kos. I można sobie nastawić zegarek, a wieczorem jest taki koncert, a szczególnie teraz wiosną, ptaki śpiewają i nagle o 1 godzinie, w 1 minucie wszystkie milkną, jest cisza, idą spać, wtedy zaczynają śpiewać świerszcze. Czy wiecie, że w lesie, jak przyjdziecie tutaj do lasu, przyjedziecie kiedyś i się ubrudzicie sobie sukieneczkę czy bluzeczkę, to wystarczy potrzeć wilgotną dłonią taki różowy kwiatek, taki bladoróżowy, on się nazywa mydlnica lekarska i on zetrze każdą plamkę. Czy wiecie, że jak przyjedziecie do lasu i
zechce Wam się coś słodkiego, coś bardzo, bardzo słodkiego, to wystarczy paluszkiem albo jakimś ostrzejszym narzędziem naciąć troszeczkę kory, brzozy i wyleci najsłodszy nektar świata. Sok z brzozy. Teraz można go również kupić, ale jak przyłożycie języczek do tego nacięcia, to słuchajcie, jest coś dużo słodszego niż cukierki, dużo słodszego niż czekolada i dużo słodszego niż miód. Sok z brzozy, a oprócz tego jest bardzo zdrowy. I w tak pięknych okolicznościach powstają teraz książki. Teraz będzie pytanie od Arona. Jak zostać pisarzem? Aronku, jak zostać pisarzem? Jak zostać pisarzem? Dziękuję Ci, Aronku, za to pytanie. Powiem Ci, że to jest bardzo trudny temat. Co innego zresztą zostać pisarzem, a co innego znaleźć wydawcę, ale wszystko po kolei powiem. Myślę, że na początek trzeba dużo czytać. Przychodzić do biblioteki, wypożyczać książki, bardzo dużo czytać. Najpierw oczywiście zapraszam Cię do działu dziecięcego, a potem w miarę dorastania zmienisz dział na wypożyczanie dla dorosłych, ale nawet dzieci mogą pisać książki. Znam wydawnictwa, które wydają książki napisane przez dzieci. A kiedy masz dobry pomysł na książkę, kiedy przyjdzie Ci dobry pomysł, to najważniejsze, żebyś usiadł i go zapisał. Czyli jak przyjdzie mi dobry pomysł do głowy, powinnam od razu wziąć się za pisanie. A ja czasami sobie myślę, a może dzisiaj obejrzę jakiś film, a może dzisiaj pojeżdżę sobie dłużej na rowerze, a może lepiej umyć szyby. Wszystko tylko nie pisać. Tak nie wolno. Trzeba od razu wziąć się za pisanie, zapisać ten pomysł. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której ja długo nie wiedziałam. Długo. Słuchajcie, mówi się, że pisarz, żeby pisać, musi mieć wenę. Wenę, czyli coś takiego, żeby, słuchajcie, taki, nie wiem, taki nimb, żeby, nie wiem, otoczony taką aurą, która nagle ten pomysł przeleje się i samo się zacznie pisać. Nie, niestety niczego takiej magii nie ma. Musimy napisać chociaż troszeczkę codziennie. Codziennie. I jeszcze jedno. Trzeba szkolić swój warsztat. Trzeba szkolić warsztat, dużo pisać. A oprócz pisania, tak, wierzyć, że się uda. Wierzyć w siebie. Jeżeli coś, co napisaliśmy nam się nie podoba, odpuścić albo poprawić, ale jeśli się komuś nie podoba, nic z tym nie robić, słuchajcie, dlatego, że nie wszystko, co stworzymy, podoba się wszystkim, prawda? Zawsze znajdziemy swoich fanów, którym się to, co robimy, podoba, ale przede wszystkim nie poddawać się, wierzyć w siebie i ciężko pracować. Posłuchajmy teraz Julii. Czy pisanie książek jest trudne? Juleczko, bardzo dziękuję Ci za to pytanie. I tak, i nie. Powiem Ci, co dla mnie jest najtrudniejsze w pisaniu książek. Zacząć książkę, zacząć pisać. Teraz też się męczę z początkiem, czyli gdy siadam do nowej książki, to zawsze mam w głowie myśl, czy to, co wymyśliłam, dam radę przelać na papier. I ten początek poprawiam w nieskończoność. Tym bardziej teraz, kiedy dowiedziałam się, że wy i dzieci, i dorośli dajecie nam, pisarzom, a właściwie naszej książce, tylko 8 sekund. Zobaczcie, posłuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko tak krótki czas dajecie nam, czy będziecie dalej książkę czytać, czy nie. I jeżeli ten początek Was nie zachęci, odłożycie książkę na zawsze. Już nigdy do niej nie sięgniecie, więc ten początek jest najtrudniejszy. I ja teraz chyba już 2 tygodnie rozpoczynam nowe pisanie, a są pisarze, którzy początek piszą na końcu. Ja przyznam szczerze, że muszę mieć ten początek napisany od razu,
I ten początek jeszcze musi się tak zaczynać, żebyście nie tylko wy, ale nawet ja, która już czytam to wiele razy, żeby mnie nie zniechęciło i żebym dalej pisała. To bardzo trudny jest początek. Potem, kiedy już wejdzie się w ten tok pisania, przychodzi to z łatwością i jak już wdrożę się w pisanie, muszę codziennie pisać przynajmniej 4-5 godzin. I codziennie. Kiedy kończę książkę, zakończenie jest bardzo przyjemne. Dla dzieci zakończenie jest trudniejsze, bo chcę wam przekazać to, żebyście mieli jakiś morał, jakieś przesłanie w książce, które was pokaże wam, jak postępować w życiu, ale żeby one nie było też zbyt pouczające. Natomiast koniec dla dorosłych jest bardzo przyjemny, bo wiem, że już po takiej ciężkiej pracy, o, tu jest moja na przykład książka dla dorosłych, zobaczcie, jaka jest gruba, że już po takiej ciężkiej pracy już ten koniec i wtedy robię sobie 2 tygodnie wolnego. Także i trudne, i łatwe. Teraz kolejne pytanie od Kubusia. Czy pani kocha swoje pracę? Czy pani Dziękuję kocha ci, Kubuniu. Dziękuję ci, Kubuniu. Tak, bardzo lubię swoją pracę, chociaż ona ostatnio się zmieniła i to bardzo. Słuchajcie, jeszcze do ubiegłego roku moja praca polegała na pisaniu i spotykaniu się z dziećmi w bibliotekach. I ja bardzo dużo czasu spędzałam za kierownicą. Bardzo dużo jeździłam po Polsce i nie tylko po Polsce, bo byłam, słuchajcie, na takich spotkaniach jak dzisiaj. Byłam nawet w Ameryce, we Francji, w Norwegii, we Włoszech, na Litwie. No ale teraz, kiedy jestem w domku, to ta praca się zmieniła i mam spotkania z dziećmi w swoim pokoju, co jest bardzo komfortowe, bo jestem tu w domku, tu słyszę mojego męża, tam słyszę rozmowy, tu słyszę ptaszki, nie jestem zmęczona, o, słyszę właśnie, a nie, to nie mój piesek, tylko mój mąż, pan leśniczy do nas, panie leśniczy, jak już pan tu zajrzał, proszę pomachać do dzieci, proszę tutaj pomachać. Mój mąż leśniczy, słuchajcie, pracuje obok i proszę tak głośno się tam nie śmiać, bo my tutaj też słyszymy. Dziękuję bardzo. Inspektor przyjechał. A, przyjechał pan inspektor. Dobrze, to niech się śmieją, słuchajcie. No i powiem wam, że ta praca się zmieniła i jedna i druga była przyjemna, bo tam mogłam uścisnąć wasze rączki, mogłam zobaczyć wasze uśmiechy, mogłam usłyszeć wasze głosy. Dzisiaj też słyszę, ale widzimy się i słyszymy przez kamerkę. Tam, słuchajcie, czasami dziewczynki mówiły mi, że mam piękną broszkę, albo kwiatka, albo że bardzo ładne mam perfumy, albo że piękne książki piszę. I to było takie miłe, a dzisiaj ta praca się zmieniła. Owszem, też jest przyjemna, bo jestem bardziej wypoczęta, ale tęsknię za wami, tęsknię za waszymi buźkami i za waszymi głosami. Ale bardzo kocham, Kubuniu, swoją pracę, bardzo. Nie zamieniłabym jej na żadną inną. Oddajmy teraz głos Julii. O czym będzie następna książka? Dziękuję ci, Juleczko. Następna książka dla dorosłych to książka, która już jest w zapowiedziach. Przyjdzie pogoda na szczęście. Bardzo pogodna książka, ma przepiękną okładkę różową i cieszę się, nie mogę się doczekać, kiedy się ukaże. Natomiast następna książka dla dzieci, chociaż miałam nie zdradzać, ale wam w tajemnicy powiem, że to będą takie wierszyki, słuchajcie, o zwierzątkach, ale takich zwierzątkach gospodarskich. Czyli będzie może osiołek, może będzie jakiś baranek, może będzie konik, może będzie krówka. Zobaczymy. I to będą książeczki dla dzieci. Następne pytanie zada Maja. Co robi pani cioci?
Majeczko, bardzo lubię, nawet jak byłam młodą dziewczyną, chodziłam do liceum, to dzieci, jak wracałam ze szkoły, za mną biegły, ponieważ miałam dla nich w kieszonce iryski. Iryski, takie cukierki, a to był czas, kiedy jeszcze słodycze były na kartki i można było sobie kupić słodycze tylko na kartki. Och, wy nie pamiętacie i na szczęście tych czasów. I słuchajcie, żeby mieć te cukierki dla dzieci, ja pracowałam, zbierałam porzeczki, agrest i kupowałam, słuchajcie, no oprócz innych rzeczy, kupowałam właśnie te iryski, żeby tym moim pociechom, którym opowiadałam różne historie, malowałam razem z dziećmi kredą na ulicy, to były, jeszcze nie było kolorowych kres, tylko białe, ale rysowałam im klasy, taką grę w klasy i różne, ja zresztą bardzo ładnie rysowałam, teraz już ten talent gdzieś zaginął, ale kiedyś ładnie rysowałam i malowałam dzieciom różne i panienki i domki i słuchajcie, i dzieci czekały na mnie, kiedy wrócę ze szkoły, a potem, kiedy już byłam starsza, to przez długi czas czytałam dzieciom w domu dziecka bajki. Chodziłam wieczorem do domu dziecka i żeby dzieci nie czuły się samotne, czytałam im i swoje bajki i wymyślałam, jeszcze nie były wydane i kiedy były już wydane też chodziłam i słuchajcie, i czytałam wszystkie klasyczne bajki, czyli Kot w butach, Kopciuszek, Małą księżniczkę. Więc tak, kochanie, bardzo, bardzo lubię i z wzajemnością dzieci mnie też lubią. Posłuchajmy, jakie pytanie chciał zadać Patryk. Czy pisane książek jest fajne? Dziękuję Ci, Patryczku. Bardzo fajne, bardzo, dlatego że czasami jak opowiadam mamie, moja mama jest pierwszą czytelniczką, czyli jak a właściwie słuchaczką, bo jak napiszę książkę, od razu rozdział dzwonię do mamy i mama wysłuchuje przez telefon, a potem na przykład mamie coś opowiadam, to mama nie wie, czy to mi się zdarzyło, czy ja to napisałam. I czasami, słuchajcie, są takie śmieszne historie, zabawne i jest to bardzo przyjemna praca, ale najprzyjemniejsza, kiedy na przykład mój telefon nie przestaje dzwonić, na Messengerze dostaję wiadomości, gdy ukaże się nowa książka i każdy mi pisze, nie mogłam czy nie mogłem oderwać się od czytania, jaka wspaniała książka, już lepszej pani nie napisze, och, jak mi się podobało, to jest najprzyjemniejsze w tej pracy. A teraz poprosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie Leny. Czy lubi pani zwierzątka? Czy lubię zwierzątka? Czy lubię zwierzątka? Tak, tak, bo mi pani zwierzątka. Tak, na chwileczkę, Lenko, miałam małe zakłócenia. Słuchaj, bardzo lubię, a najbardziej lubię pieski. Przepraszam, zwolenników kotków. Bardzo lubię pieski. To czuć. Ja wiem, że pani Wioletta lubi pieski, chociaż kotu będzie trochę smutno. Nie no, kotki też lubię, ale... Ale pieski dlatego, że ma mnie? I ma jeszcze pieska Kokusię. Piesek Kokusia, słuchajcie, jest w kancelarii. Ona tam poszła sobie, bo ona się boi tego statywu, na którym oparta jest kamerka. Ale wam pokażę teraz coś. Pokażę wam pieska dzieciaka. Mówimy na niego dzieciak. I to jest ukochana zabawka Kokusi. Zobaczcie. Kokusia, jak wstaje rano, to pierwsze co leci do dzieciaka. I jak gdzieś wyjeżdżamy, no ma oberwany dzieciak ogonek, bo Kokusia, słuchajcie, naprawdę codziennie się nim bawi, tuli go i chodzi, słuchajcie, prosto z łóżeczka, biegnie do łóżeczka dzieciaka. Jak jedziemy gdzieś w podróż, to wyobraźcie sobie, że mój piesek jest taki mądry, że sam sobie pakuje też swoje rzeczy, czyli jak pakujemy do walizki swoje rzeczy, to Koko przynosi do tej walizki dzieciaka i piłeczkę. Ona też szykuje się w podróż, więc ona już wie, że wyjeżdża, bo wszędzie z nami jeździ. W piątek mam spotkanie autorskie w bibliotece na Wielkopolsce i oczywiście jedziemy, a ponieważ to tylko na jeden dzień, jedziemy również z naszym pieskiem Kokusią. Ale nie tylko Koko, nasz piesek, ale tutaj pod bramę przychodzi bardzo dużo zwierząt, a szczególnie, i byłam bardzo zdziwiona, zwierząt, które potrzebują pomocy. I są to dzikie zwierzęta, na przykład lis,
czy sarna, czy zajączek nawet mały, zwierzęta, które potrzebują jakiejś pomocy, przychodzą tutaj do leśniczówki. Czasami im pomagamy, a czasami nie, bo czasami, słuchajcie, one jednak podchodzą, ale w efekcie uciekną, jak próbujemy im pomóc. Ale niektóre, na przykład sarny, kiedy stało im się konkretnie coś w nóżkę, to słuchajcie, to oczekiwały jednak od ludzi tej pomocy. I oczywiście jak im się pomoże, to zaraz uciekną. Ale to jest bardzo miłe, że nam tutaj ufają i że nie boją się tej leśniczówki za bardzo. No i ptaszki. Słuchajcie, tu jest taki koncert, bo całą wiosnę dokarmialiśmy sikorki i te sikorki, i no sikorek już nie ma, bo odleciały, ale wszystkie inne ptaszki, słuchajcie, tutaj robią nam takie koncerty, a my im za to ziarenka wysypujemy. Jest ich bardzo dużo. I ostatnie pytanie od Liliany. Czy ma Pani jakieś zwierzątko w domu? Dziękuję Ci, Lilianko. Mam pieska Kokusie. To jest taka mała znajdka. Słuchaj, mój syn znalazł pieska w lesie, nie u nas, tylko daleko stąd, pod Warszawą. I ten piesek się okazał, że będzie miał szczeniaki. To Sonia, słuchajcie, ktoś ją porzucił i urodziły się szczeniaki i cała rodzina nasza dostała po szczeniaku. Czyli jest Koko i jest Muszko, bo były tylko trzy szczeniaki, no ale jeden szczeniaczek, słuchajcie, no niestety nie przeżył. No jeszcze malutki był i słuchajcie, i zostały dwa szczeniaczki, Koko i Musia. I Musię dostała moja mama, a Kokusie dostałam ja. To taki prawie jamnik, nie jamnik, taki kundelek. No i jak jest jakieś spotkanie rodzinne, tak jak było w sobotę, to spotykamy się my, cała rodzina i cała rodzina piesków. To tu jest czyste szaleństwo. A wcześniej, oj, 30 lat temu miałam psa Korę. Słuchajcie, tak strasznie Korę kochałam. Kora, no, odeszła, bo miała już 20 prawie lat, miała 19 lat. No i słuchajcie, Kora chodziła spać dopiero, kiedy ja odrobię lekcje, więc kiedy skończyłam odrabiać lekcje, a nosiłam bardzo grube okulary, teraz już nie noszę, bo miałam operację wzroku, ale kiedyś, słuchajcie, nosiłam, jeszcze jako dziecko nosiłam okulary i mama gasiła mi światło, jak skończyłam odrabiać lekcje, żebym poszła spać od razu, a ja brałam koc, przykrywałam kocem mój stolik, brałam lampkę, książkę i szłam pod stolik czytać. A mój piesek myślał, że tam będziemy teraz odrabiać lekcje i też wchodził pod ten stół. I 30 lat później, ja tak Korę kochałam, że już nie chciałam żadnego psa. 30 lat później, jak znaleźliśmy tą Sonię, jak syn znalazł Sonię i trafiła do nas Kokusia, po 30 latach przyśniła mi się Kora. Słuchajcie, i zapytała mnie, mój piesek mnie w śnie zapytał, czy ja ją jeszcze kocham. Tyle lat, słuchajcie, minęło, a ona mi się przyśniła. Byłam tak wzruszona i oczywiście kocham moją Korkę i Kokusię, teraz drugiego mojego pieska w życiu, ją rozpieszczamy, kochamy, Kokusia za nami wszędzie jeździ, chodzi z nami do sklepów, oczywiście nie spożywczych, ale wszystkich innych i czasami nawet chodzi z nami do restauracji. No długo restauracje były zamknięte, ale mam nadzieję, że teraz też będą wpuszczali czasami do niektórych z pieskami. Ma swoje spanko i ona jest taka grzeczna, nauczona, słuchajcie, takiej pokory, grzeczności, jest wdzięcznym pieskiem, bardzo ją kocham, ale kocham wszystkie zwierzątka. Słuchajcie, na zakończenie, bo to już chyba wszystkie pytania, prawda? Na zakończenie, już naprawdę mamy mało czasu, ale obiecałam przeczytać wierszyk o Jerzyku. Te leśne, o leśnych zwierzątkach, to na zakończenie pożegnamy się wierszykiem o Jerzyku. Posłuchajcie. Za górami, za rzekami, strumykami, dolinami, gdzieś, gdzie gniazdo ma jaskółka, przytoczyła się dziś kulka. A w dodatku, szkoda gadać, nikt nie chciał tej kulki zbadać. Była mała, trochę siwa i parzyła jak pokrzywa. Zobaczcie, tu kret chce zbadać kulkę, ale tylko z daleka. Zwierzęta ją omijały, bo się kulki trochę bały. Kolce, i to całkiem spore, kuły rano i wieczorem. Dosyć tego, rzekła sowa. Otóż jestem już gotowa rzucić się na tę kulkę okiem. Nie chcę już przechodzić bokiem. Pomyślała, popatrzyła, ale nic nie wymyśliła. Może to jest piłka mała,
Jaskółeczka zaśpiewała, borsuk trącił wiewióreczkę. Zastanówmy się troszeczkę. Moja droga, sama powiedz, to jest jakiś kasztanowiec. Nie chce się otworzyć. Nawet lisek wyjrzał z nory, który milczał do tej pory. Nie wiadomo skąd przybywa i czy kulka jest prawdziwa. Nagle kulka przystanęła i na cały las ziewnęła. Wyjrzał pyszczek, małe uszka, jedna nóżka, druga nóżka. Czarne oczka uśmiechnięte rozejrzały się przejęte. Chcę wyjaśnić, jestem Jerzy i czy nadal ktoś nie wierzy? Chrząknął jeszcze i z godnością odrzekł wszystkim jegomościom. Jerzy ta upodobania, że zwijają się do spania. Słuchajcie, śmieszne wierszyki o zwierzątkach polecam wam serdecznie. A dziś żegnam się już z wami. Bardzo dziękuję, że byliście bardzo grzeczni. Bardzo dziękuję za wasze pytania. Bibliotece serdecznie dziękuję za zaproszenie. A wszystkim i małym i dużym czytelnikom życzę wspaniałych, miłych wakacji, bo lato zbliża się do nas wielkimi krokami. Pani Wioletto, dzieci z grupy Biedronek razem z wychowawczynią panią Eweliną przygotowały specjalne podziękowania dla pani. Pozwoli pani, że posłuchamy ich. A na zakończenie chcielibyśmy przekazać kilka słów w ramach podziękowania. Książka jest dla małych i dużych kluczem do niezapomnianych podróży. Pani zaś to czarodziejka, która bacznie w bajkowy świat zerka. Najmłodszych przenosi w magiczne świata strony, aby każdy odbiorca był zadowolony. Bo nic tak człowieka w życiu nie raduje, jak dziecięcy uśmiech, który na twarzy się maluje. Pani Wioletto, w przedszkolu niesamowita radość zapanowała, gdy pani na zaproszenie wojewódzkiej biblioteki pozytywnie odpowiedziała. Ogromnie się cieszymy, że wirtualnie panią gościmy. Pani twórczość jest nam znana. Trzeba przyznać, że przez dzieci uwielbiana. Nie tak dawno Faustynka przy świętach majowych była omawiana. Nie mogliśmy doczekać się tego spotkania. Ileż było emocji podczas nagrywania. Każda Biedroneczka z utęsknieniem na wtorek czekała, aby rozpoczęła się ta transmisja wspaniała. Mamy nadzieję, że żadna dziecięca zagwozdka problemu nie przysporzyła i naprawdę miło z nami pani czas spędziła. Wierzymy, że jeszcze kiedyś się spotkamy, a już dziś na kolejne spotkanie serdecznie zapraszamy. Zapraszamy! Pani Wioletto, również serdecznie, ogromnie dziękuję za wspaniałe spotkanie. Życzę samych sukcesów. Dziękuję dzieciom z przedszkola samorządowego nr 39, ich wychowawczyni pani Ewelinie oraz wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas i uwagę. Oczywiście zachęcam do czytania książek pani Wioletty Piaseckiej. Dziękuję i do widzenia. Pa, 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 pa. Do widzenia, do miłego zobaczenia. Do widzenia.